tak, uwielbiam marshmallows. Kiełbasa. To idealny dodatek do pizzy. Ej, co ty robisz? Kto potrzebuje twoich pianek? Kiełbasa smakuje lepiej. Nic podobnego. Pizza z marshmallows jest fajniejsza. Nie, nie jest. Pizza pepperoni jest numerem jeden. Mam tego dosyć. Kiełbasa jest lepsza i koniec. Jeszcze czego? Co ty wyprawiasz? Właśnie to! Oddaj mi moją pizzę! Aj! Gdzie my jesteśmy? Patrz, jesteśmy w challenge'u! Sprawdźmy, kto zacznie. Hurra! Będę pierwsza wciskać przycisk. Czym będę ozdabiać pizzę? Co? Wasabi? Ale myślałam, że dostaniemy tylko pyszne dodatki. Masz pecha! To znaczy, że mnie się poszczęści. Świetnie! Kiełbasa bardzo dobrze będzie komponować się z moją pizzą. Już sobie wyobrażam, jakie to będzie pyszne. Uwielbiam pizzę z pepperoni. Też chciałabym spróbować. Przestań jęczeć. Masz jeszcze wasabi. Kurczę, jest ostre. Już czuję, jak bardzo. Myślę, że to wystarczy. Nie, nie, nie. Pozwól, że pomogę ci udekorować pizzę. O, dziękuję. Jesteś taka miła. Mary, bardzo ci współczuję. Wygląda na ostre. I taki jest! Pomocy! Ojej, mogłaś mnie spalić. Trzymaj. Twoja pizza jest nie tylko ostra, ale i przypalona. Przynajmniej nie będę czuć tej ostrości. A pizza z pepperoni jest naprawdę dobra. Co za uczta. No co wylosujemy tym razem? Dlaczego jestem tak karana? Nienawidzę ryb. One śmierdzą. A nie mówiłam. Mam nadzieję, że smak pizzy trochę to naprawi. Inaczej będę musiała biec do łazienki, bo na pewno zrobi mi się niedobrze. Ale to wygląda okropnie. No dobra, życzcie mi powodzenia. Nie, stop. Nie pisałam się na to. Dlaczego muszę cierpieć? Nie będę jadła pizzy z rybą. Co ona robi? Wystarczy. Niech leci sobie wolna. Na razie. Nie możesz tak robić. Właśnie złamałaś zasady, więc muszę cię ukarać. Co to jest? A może już nie muszę? Sama się ukarałaś. Mój plan nie zadziałał. To obrzydliwe. Muszę to jeść. Sprawiedliwość została wymierzona. A teraz dowiemy się, co mi wypadnie. O tak, uwielbiam banany. Myślę, że pizza bananowa będzie super. Już nie mogę się doczekać, żeby ją pochłonąć. Pyszności. Słodkie i dojrzałe banany. Ej, jak ci nie wstyd? Mogłabyś chociaż ostrożniej zdejmować te skórki. Za karę ukradnę ci pizzę. Ej, jak możesz? Oddaj to. O, dzięki. Dostałaś za swoje. A pizza z bananami wróciła do mnie. Widzisz, Mary? Twój szatański plan nie zadziałał. Znowu mam pizzę. Kurczę. Pyszności.
Tym razem to ja pierwsza ścisnę przycisk. Dziwne, jak udekorować pizzę jajkami? Czy one nie są zbyt duże? Masz pecha! Czyli mnie się poszczęści! A nie mówiłam? Miód jest o wiele smaczniejszy od paskudnych kurzych jaj. Daj spokój, to nie fair. Hej, co robisz z tym jajkiem? Pozwól, że pomogę ci udekorować pizzę. Ważne, aby robić to delikatnie, tak aby każda kropla jajka została na pizzy. Co ty byś beze mnie zrobiła? Ej, co to ma być? To wygląda ohydnie. Na pewno smakuje okropnie. Miałam rację! I co z tego? I tak będziesz musiała to zjeść! Co robić? Co robić? Wiem! Po co jeść paskudne, surowe jajka, skoro można je usmażyć w mgnieniu oka? Wystarczy mi do tego zwykła suszarka do włosów. Co z tego wyjdzie? Wyjdzie pizza z jajkami sadzonymi! To idealny obiad! Kurczę! I kto tu ma pecha? Zrobiłam prawdziwe gruzińskie haczapuri. Pyszności. Kurczę, ja też zgłodniałam. Dobra, czas położyć trochę miodu na tej pizzy. Ale najpierw go spróbuję. Jest naprawdę dobre. Coś mi mówi, że pizza z nim też taka będzie. Super. Spróbujmy. Rewelacja. Oj, a skąd tu się wzięła pszczoła? Chyba lubi mój miód. Pomogę ci się jej pozbyć. Zaraz ją załatwię. W ogóle nie pomogłaś! Pszczoła i tak urządliła mnie prosto w policzek! To chyba jeszcze nie koniec! Spójrz w górę! A, próbują mnie zjeść! Pomocy! Podczas gdy Mary odpędza pszczoły, ja będę delektować się jej pizzą. No co mamy tym razem? Wow, to moja ulubiona guma Hubba Bubba! Jest jej tak dużo! Ekstra! Będzie świetnie wyglądać na pizzy. I tak też smakować, jestem tego pewna. Pięknie. Wygląda rewelacyjnie. Ale fajnie wymyśliłam. To naprawdę apetyczne. Chętnie spróbowałabym takiej pizzy. Nie ma mowy, jest moja. Jest taka pyszna. A za chwilę pokażę, jak się robi prawdziwe balony. Chyba przesadziłaś. Nie sądziłam, że balon może unieść człowieka w powietrze. No trzeba ratować Mary. Myślę, że kawałek jej pizzy mi w tym pomoże. Łap! Ojej! Byłam tam, gdzie zwykle latają ptaki, ale nawet mi się podobało. Dobra, teraz czas sprawdzić, czym ja udekoruję pizzę. No co tam mamy? Co? Pasta do zębów? To wcale nie jest smaczne. I co mam z tym zrobić? Chyba będę musiała położyć ją na pizzy. Myślę, że tyle wystarczy. No to próbujmy. Spróbowałam, wystarczy. Jeszcze czego? Trzeba zjeść wszystko. Ale nie martw się, pomogę ci. Spójrz, już rozsmarowałam pastę na całej pizzy. Smacznego!
Wielkie dzięki, ale mi przyjaciółka. To okropne. A co to jest? Chyba zjadłam za dużo pasty do zębów. Teraz mam czkawkę. Pomogę ci. Urządziłeś tu prawdziwe piana party. Ale co ja mam z tym wspólnego? Zabieraj tę pianę. Jakie piękne torty. Super. Kate, dowiedzmy się, która pierwsza zakręci kołem. Hurra, to ja. Wygląda na to, że tym razem szczęście jest po mojej stronie. Wow, lizaki na patykach. Zdecydowanie mam dziś farta. No gdzie one są? Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. No i proszę, zawsze masz szczęście. Dostaniesz coś innego, a to jest do mojego ciasta. Muszę je najpierw spróbować, nie będę dekorować byle czym. Ojej, jakie to twarde. Nie mogę ugryźć ani kęsa. Nie połam sobie zębów. Nie doczekasz się, wiem co zrobię. Nie rozumiem, po co ci ta papierowa torba? Wkrótce się przekonasz, po prostu obserwuj. Wydaje mi się, że to jakiś dziwny plan. Nieprawda, jestem pewna, że to zadziała. Potrzebuję tylko młotka, żeby zmiażdżył moje lizaki. Właśnie tak! Nawet mi się to podoba. Chyba postradałaś zmysły. Weź się w garść. Przestań, błagam cię. To mi działa na nerwy. Wyluzuj się, już skończyłam. Nie potrzebuję już tych patyczków. Wystarczą mi same lizaki. Daj mi spojrzeć. Przestań wtykać wszędzie swój nos. Te lizaki są moje. Możesz zobaczyć, jak posypuję nimi ciasto. Wyszło naprawdę ładnie. Tak wiele różnych kolorów. Bardzo mi się podoba. Prawdziwa tęcza. Yummy. Zgadzam się. Wygląda naprawdę świetnie. Nie doceniłam twojego planu. A teraz możesz mi zazdrościć i patrzeć, jak delektuję się tymi smakołykami. Jestem pewna, że to najlepszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. O mój Boże! Miękki biszkopt i pokruszone, chrupiące lizaki. To się nazywa równowaga smaków. Ojej, nie mogę powstrzymać ślinotoku. Wierzę ci, każdy chciałby tego spróbować, ale na szczęście ten tort jest cały mój. Jestem gotowa zjeść go do ostatniego okruszka. No nie wygląda to zbyt apetycznie. Nie obchodzi mnie to. Liczy się tylko to, że jest pyszny. Po prostu mi zazdrościsz, bo też chcesz takie ciasto. Masz rację, Lili, ale musisz się jeszcze nauczyć dobrych manier. Kate, przestań gadać. Lepiej zakręć kołem. Okej. Dobra, spodziewam się czegoś pysznego. Wow, czy to są cukierki? Gdzie one są? Mam je. Całe opakowanie, ale super. Myślę, że to nie są takie zwykłe cukierki. Zaraz się przekonamy. Otworzę opakowanie i przyjrzę się im. No wyglądają troszkę dziwnie. Spróbuję. Fuu, jakie kwaśne. Aż mi język wykręciło. Bardzo mi się to nie podoba. Kate, dlaczego na torcie znalazł się tylko jeden cukierek? Wysypuj je wszystkie. No dalej, bo w przeciwnym razie ja to zrobię. Nie, proszę, Lili. Rozsypuj cukierki. Dobra, dobra, otrzep się, denerwujesz mnie. No brawo, widzisz, to było bardzo proste. A teraz pospiesz się i spróbuj. Wiem, co robić bez twoich podpowiedzi. Mam nadzieję, że słodkie ciasto złagodzi nieco ten kwaśny smak cukierków. O nie! Wciąż czuję ich smak! Aż mnie skręca! Tak, naprawdę nie wyglądasz najlepiej. To wszystko przez ciebie. Zmusiłaś mnie do zjedzenia tego. Niech ktoś przyniesie mi trochę wody. Chyba pozbędę się tych kwaśnych cukierków i po prostu zjem samo ciasto. I nie próbuj mnie przekonywać, że tym razem się nie uda. Widzę, że jesteś zdeterminowana. To takie słodkie, super! Smacznego, Kate. A gdzie są nasze torty? Okej. Może najpierw trzeba zakręcić kołem. Wow, wylosowałam KitKata. To się nazywa szczęście. No i gdzie on jest? Zobacz, jak ich dużo. Tak, to ogromna wieża. Nie sądziłam, że będzie ich aż tyle. Cieszę się razem z tobą. Może i mnie się poszczęści. Kręcę. Co tam jest? Hurra, to M&M'sy. To dopiero fart. A gdzie są moje cukierki?
Wow, jaka ogromna paczka! No to wygląda naprawdę fajnie. Teraz mamy wszystko oprócz tortów. No tak, czekamy. Patrz, Suzy! Tylko jeden tort, ale jaki duży! Niewiarygodne! Kilka poziomów naraz, wow! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ale najpierw musimy go udekorować. Jestem gotowa do pracy. Tylko przygotuję batoniki. Co ty zrobiłaś? Wszystko się zawaliło. Mogłaś wziąć jakiś batonik z góry. To nic takiego. Najważniejsze, żeby wszystkie smakołyki były nienaruszone. Zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda bardzo czekoladowo. Wafelek tak przyjemnie chrupie. Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby zjeść go w całości. Myślę, że się zagalopowałaś. Czas przypomnieć sobie o torcie. Dobra, dobra, jak chcesz. Udekoruję go batonikami. No wreszcie. Myślałam, że nigdy nie zaczniesz. Nie martw się, wszystko jest pod kontrolą. Zobacz, jak fajnie mi idzie układanie batoników. Jak równiutko. Jakbym przez całe życie dekorowała torty KitKatami. No nasze ciasto zaczyna nabierać zupełnie nowego wyglądu. Dobra robota, brawo. Teraz twoja kolej. Zaczynaj. Możesz na mnie liczyć. Na pewno cię nie zawiodę. Moje cukierki dodadzą trochę koloru. Jest ich tak dużo. Właśnie to, czego potrzeba. Świetnie. Spójrz, Monika, to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Najlepsze połączenie kolorów i smaków. Myślę, że możemy już próbować. Nie mogę oderwać oczu od tego arcydzieła. Jest po prostu przepiękne. Wykonałyśmy świetną robotę. Czas na porządną przekąskę. Założyłam już śliniaczek. Muszę tylko wziąć sztućce. Zapomniałyśmy o świeczkach. Nie można bez nich świętować. A to moje urodziny. Tort jest więc cały mój. Pierwszy słyszę, że masz dziś urodziny. To dziwne. No to teraz już wiesz. Nie smuć się, będziesz się dobrze bawić. Zobacz, jak tu pięknie. Po co mi ta czapeczka? Chcę ciasto. Możesz to sobie zabrać. Nie rozumiem, dlaczego jesteś taka zła. Czy nie cieszysz się z mojego szczęścia? Nadszedł czas, aby wypowiedzieć życzenie. Urządzę ci prawdziwe przyjęcie. Uznajmy, że masz roczek. Chcę smoczek, mamusiu, gdzie jesteś? Chyba zadziałało. Suzy jest teraz dzieckiem. Proszę, tylko nie płacz. Smoczek, dziękuję. W końcu się uspokoiła. Teraz mogę w spokoju delektować się ciastem, a ty, Suzy, nic nie dostaniesz. I to jest super. Mogę kręcić pierwsza? Nie, ja chcę. Zobacz, co tam jest. Uwierzyła. Hurra, jestem pierwsza. Szukałaś mnie, Lili. Przepraszam. Wylosowałam popcorn. Czy to nie jest fajne? Dziwne, ale dlaczego on nie jest przygotowany? I co mam niby zrobić z tymi ziarnkami? Nie można ich zjeść. Nie rozumiem. Dobrze ci tak. Nie trzeba było mnie oszukiwać. A teraz jedz to, co masz. Masz rację. Muszę udekorować tort tym, co mam. Wygląda całkiem nieźle. Ale chyba nie spodoba mi się jego smak. Dobra, gotowe. Więc co teraz? Czego nie rozumiesz? No oczywiście, że teraz musisz to zjeść. Dobra, dobra, już jem. Szczerze mówiąc, trochę się obawiam. Mam nadzieję, że po tym wszystkim moje zęby pozostaną nienaruszone. To bardzo twarde. Nie dam rady przegryźć tych ziarenek. Uważaj, bo jeszcze będę musiała ci zamówić sztuczną szczękę. No bardzo zabawne, Kate. Chcesz, żebym to wszystko zjadła? Dobra, ale najpierw coś muszę zrobić. Po co ci palnik gazowy? Do podpieczenia popcornu. Ups, trochę się tego nazbierało. Ale w porządku, dałam radę. To genialne, jak to wymyśliłaś? No, jestem po prostu bardzo sprytna. Niewiarygodne. Taki tort jestem gotowa zjeść w całości. Jest o wiele lepszy niż twarde ziarnka. Ojej, jakie to jest pyszne. Palce lizać. Szkoda, że ja nie dostałam takiego ciasta. Zobaczmy, jaką dekorację wylosujesz. Może też to będzie coś dobrego. Lili, jesz mało kulturalnie. Brakuje ci manier. I co z tego? W ten sposób smakuje lepiej. Już prawie skończyłam. Pozostało mi tylko oblizać palce. Teraz twoja kolej.
Dobra, na pewno nie będę się zachowywać tak jak ty. Chcę tylko dostać pyszny smakołyk. Co to jest? Wygląda jak królik. Może jest zrobiony z żelków? Zaraz się dowiemy. Wow, to nie jest tylko jeden królik, jest ich kilka. Są takie słodziutkie. Jestem pewna, że te króliczki świetnie będą wyglądać na moim torcie. Można się też nimi bawić. Bardzo mi się to podoba, szczęściara ze mnie. Gotowe! Dekoracje udało mi się skończyć bardzo szybko. To wygląda jak jakieś królestwo królików. Tak, całkiem fajnie, ale najważniejsze, żeby w smaku było dobre. Zaraz się o tym przekonam. Super! Smakuje wspaniale. Zjem jeszcze kawałek. A teraz spróbuję królika osobno. Tak jak myślałam, to żelki. Brzmi, wygląda pysznie. Ja też nie miałabym nic przeciwko temu, żeby spróbować. Ej, nie chciałaś się ze mną podzielić? Ja też się z tobą nie podzielę. Wiedziałam. Muszę natychmiast coś wymyślić. Palnik gazowy. Dlaczego nie pomyślałam o tym od razu? Co ty robisz? Lili, przestań. Moje ciasto się roztopi. Właśnie o to mi chodziło. Wszystko zniszczyłaś. Nie mam już ani jednego królika. Chociaż tort jest nadal pyszny, ale zepsułaś mi humor. Trzeba było się ze mną podzielić, nic by się nie stało. Chciałaś moje ciasto? No dobra, to smacznego. Dlaczego to zrobiłaś, Kate? Teraz jestem cała w kremie. Fuj, to nie jest zbyt miłe uczucie. Nie trzeba było niszczyć mojego tortu. Mimo wszystko udało mi się go spróbować. O mój Boże, naprawdę jest pyszny. No to może ja też go sobie troszkę zjem. Tak, zgadzam się, jest naprawdę dobry. Ale nadal jestem na ciebie obrażona. To już wszystko, czas zakończyć nasz słodki challenge. Mamy nadzieję, że ci się spodobało. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!